Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Ostre te słowa Jezusa skierowane do uczonych w piśmie i faryzeuszy. Nie jedyne zresztą. W ich postawie nie to było najgorsze, że mówili jedno, a czynili drugie. To przecież zdarza się każdemu, kto nie dorasta do wielkich ideałów. Ale że cała ich pobożność była tylko fasadą. Że było w niej trzymanie się prawa w najdrobniejszych szczegółach. Ale już nie było trzymania się tego prawa, gdy chodziło o sprawy zasadnicze. Przez to ich pobożność stawała się karykaturą prawdziwej bojaźni Bożej. Niestety nam, chrześcijanom XXI wieku, też grozi taka fasadowość. Zwracanie uwagi na różne sprawy mniejszej wagi, a niedostrzeganie spraw zasadniczych. Na przykład koncentrowanie się w dyskusjach na swoich racjach, a lekceważenie miłości bliźniego. Tymczasem, jeśli gmach naszej pobożności nie stoi na mocnych fundamentach, to byle nawałnica może sprawić, że zamieni się w ruderę. Taka niestety prawda.